Najwyższa. Najwyższa pora zaczynać. Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Seryjni Poeci. Cyklu spotkań poetyckich organizowanych przez wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Dzisiaj naszymi gośćmi są od lewej Jakub Kornhauser, poeta, tłumacz, eseista, redaktor, literaturoznawca, nauczyciel akademicki. Opublikował cztery książki poetyckie, za Drożdżownię otrzymał nagrodę imienia Nagrody Szymborskiej, do której nominowano go także za 9 dni w ścianie. Ostatnio wydał monografię Preteksty posłowia, małe kanony literatury światowej, tom plus rowerowych, premie górskie najwyższej kategorii, a także bardzo dużo różnych przekładów. Redaktor pism Nowa Dekada Krakowska i Romanika Krakowiensia, były redaktor literatury na świecie, mieszka w Krakowie. Bardzo proszę o brawa. Dobry wieczór. Drugim naszym gościem jest natomiast Michał Trusewicz, krytyk literacki, poeta i prozaik, który studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2019-2021 był redaktorem magazynu Wizje. Publikował teksty m.in. w Akcencie, Art Papierze, Bibliotece, Blizie, Kulturze, Czasie Kultury, Elewatorze, Fabulada, jak Fragile, Kontencie, Odrze, Opcjach oraz Twórczości. Autor powieści Przednówki oraz książki poetyckiej Zakwity, a także oczywiście Frakcji. Bardzo proszę o brawa. Witam panów w Krakowie. Znaczy Jakuba witać nie trzeba, Michała witamy serdecznie. Chciałbym swoim bezczelnym zwyczajem zacząć spotkanie od pytania nieco poza poetyckiego, mianowicie chciałbym was zapytać, jak właściwie do tej pory, znaczy chciałbym, żebyście opowiedzieli parę słów o tym, jak właściwie do tej pory przebiegała wasza, w cudzysłowie i nie, jednocześnie kariera poetycka, a także jak właściwie wylądowaliście w WBP i CAK-u, który jest organizatorem tego spotkania. To tak, może zacznę chronologicznie, czyli od pierwszej książki. Opublikowałem w 2016 roku Zakwity. Z perspektywy czasu uważam, że trochę pospieszyłem się z wydaniem tej książki. Uważam, że nie do końca była to dobra propozycja poetycka. No, dzisiaj bym po prostu inaczej pewne tematy ujął. Potem przez jakiś czas koncentrowałem się na działalności krytyczno-literackiej, porzuciłem na pewien okres pisanie poezji, pisanie również prozy. Ta działalność krytyczno-literacka trwa do teraz. W miarę regularnie publikuję głównie recenzje nowości poetyckich, koncentruję się także na książkach prozatorskich. Wiersze, które tutaj są we frakcjach, powstawały mniej więcej od 2018 roku do 2020 roku. Był to proces przede wszystkim, sporo zmian w środku tych wierszy, bardzo dużo modyfikacji przez ten czas, więc jakby tutaj to nie jest taki szybki strzał poetycki, że tak powiem, tylko jakaś konsekwencja pewnego namysłu również nad tym, co robiłem w tle, czyli właśnie z tą działalnością, w sensie z działaniem krytyczno-literackim, więc jakby uważam, że te frakcje można czytać jako w pewien sposób nawiązanie do tego, co robię na co dzień poza twórczością literacką. W tym roku, na początku czerwca, wydałam powieść, króciutką powieść, Przednówki. Jest to właściwie proza poetycka, która ma
kilka punktów wspólnych z wierszami, które znalazły się we frakcjach. Głównie takim motywem wiodącym jest kwestia pamięci i kwestia luk w owej pamięci. W jaki sposób w tych takich dziurach można doszukiwać się jakichś takich przygód z podmiotowością osoby dojrzewającej, osoby właśnie wspominającej jakieś takie wydarzenia nie do końca biograficzne, ale właśnie takie potencjał na wyobraźnię. Obecnie pracuję. Zbieram wiersze do nowej książki, która będzie troszkę inna, ale mam nadzieję, że zdążę o tym opowiedzieć może później też. Jak trafiłeś do Mariusza? Wysłałem propozycję poetycką pod innym tytułem. Pierwotnie książka miała się nazywać Odmiana uprawna. Bardzo zabawne jest to, że w różnych dokumentach i w różnych właśnie wiadomościach mailowych ten tytuł alternatywny wciąż się pojawia, więc jakby troszkę sporo nieścisłości się pojawiało, to kwestia po prostu jakiegoś zamętu organizacyjnego, ale poza tym Mariusz był, wydaje mi się, że nadal jest zadowolony z tego, co mu podesłałem. Zaproponował właśnie wydanie w swojej poznańskiej stajni tej książki, więc efekty właśnie są tutaj na stoliku. Jeśli chodzi o poetyckie rzeczy, to zadebiutowałem w wieku 5 lat tomem Gwóźdź i śruba. To był tom wydany w jednym egzemplarzu, napisany na maszynie do pisania. Czy można go gdzieś kupić? Nie, nawet go nie można znaleźć. Próbowałem go znaleźć w ten jedyny egzemplarz w piwnicy, bo tam zazwyczaj się znajdował, przez te wszystkie lata przynajmniej. To jest taka dziwna sytuacja, że właściwie ja całe życie mieszkam w jednym mieszkaniu. Właściwie przez 40 prawie lat się nie przeprowadzam ani razu, więc powinno to być w tym właśnie cały czas w tej samej piwnicy, ale tam już na jakiejś strasznie już zapomnianej warstwie to chyba się gdzieś tam już rozsypało. Potem miałem, jeszcze potem w wieku 6 lat bądź 7 opublikowano mój wiersz w zeszytach literackich, więc to było zjawisko niesamowite. Ja wtedy chyba sobie nie zdawałem sprawy z doniosłości tego faktu. Teraz po latach oczywiście poczytuję sobie to za niezły zaszczyt. Ten wiersz był opublikowany jako motto, czy pewne nawiązanie do wiersza mojego ojca, który był w tym samym numerze opublikowany. I z tym, że był to wiersz pod tytułem Wieczna przyszłość, i mój wiersz to jest właściwie dwuwers taki o przyszłości nie ma co mówić, tylko troszkę mogę opowiedzieć. I potem chyba nie został włączony do żadnego z tomów kolejnych, ponieważ miałem przerwę w pisaniu wierszy i w ogóle nie sądziłem, że będę kiedykolwiek pisał. Nie miałem tego etapu pisania młodzieńczego do szuflady w liceum. W pewnym momencie jadąc autobusem Ikarus linii 139, które jeździły wtedy w Krakowie, byłem wtedy uczniem liceum, jednego z krakowskich liceów, doszedłem do wniosku, że napiszę książkę. Więc siadłem i któregoś z kolejnych dni napisałem około 40 tekstów, właściwie tak, no, może nie od ręki, ale powiedzmy, że w jednym takim cyklu kilkudniowym i zostało to opublikowane jako książka Niebezpieczny paragraf w 2007 roku. W takim ciekawym wydawnictwie, które być może państwu jest obce. To jest wydawnictwo Podkarpacki Instytut Kultury i Marketingu. Więc już wtedy zdradziłem pewne inklinacje do wydawnictw, które mają długie i efektowne nazwy. W sumie jak sobie teraz przeglądam tę książkę, to nie muszę się chyba niczego jakoś szczególnie wstydzić, mimo że w zasadzie można by to uznać za jakieś pierwociny kompletne, ale jednak całkiem nieźle to wygląda. Nawet byłem zaskoczony, ponieważ kiedyś w jednym z teatrów robiono takie czytanie, powiedzmy, moich tekstów. Sądziłem, że będzie chodzić o te nowsze teksty, ale jednak wrócono do tych pierwszych również, jakby wpleciono je
w całą twórczość tę taką poematoprozową późniejszą. Te wiersze były jeszcze klasycznymi, z debiutu klasycznymi wierszami i nie wyglądało to jakoś dramatycznie źle, więc byłem nawet całkiem zadowolony. Nawet kilka recenzji się ukazało, o dziwo, w prasie. Co też mnie jakoś zdopingowało, bo były to dosyć dobre recenzje, żeby mimo, że powiedzmy, że to nie była prasa pierwszorzędna czy jakaś taka bardzo opiniotwórcza, chociaż nie, coś tam takiego się trafiło. No w każdym razie, na tyle mnie to zdopingowało, żeby wydać kolejną książkę i to była pierwsza książka z poematami prozą i została ona wydana w 2009 roku w bibliotece Toposu, o dziwo też, o dziwo, ponieważ... No być może jakoś subwersywnie tam to wydałem w stosunku do tego, co wówczas było wydawane chyba. Nie wiem, jak to teraz nawet wygląda. Ale to też w jakiś sposób mnie zadowoliło. Na tyle mnie zadowoliło, że przestałem pisać i już raczej nie chciałem wracać do tego fachu. Zająłem się pracą naukową na uczelni wtedy, bo to było właśnie jakieś 12 lat temu. I stwierdziłem, że odejdę od pisania, ale był taki moment chyba, że wróciłem, napisałem jakiś cykl takich poematów prozą, które rozpoczęły pracę nad przyszłą Drożdżownią, która została wydana w 2015 roku już u Mariusza Grzebalskiego. Skąd Mariusz Grzebalski? Wysłałem projekt tej książki do dwóch czy trzech wydawnictw i Mariusz jako pierwszy zareagował dość entuzjastycznie, w związku z tym nie miałem wyjścia i zostałem u Mariusza. Ale ja się znałem z Mariuszem już wcześniej, bo wspólnie rozpoczęliśmy pracę nad wydawaniem dzieł zebranych mojego taty, w związku z tym mieliśmy kontakt przy innych przedsięwzięciach. Także no, taki był początek współpracy z WBP i Cakiem, który potem został jeszcze wzbogacony o książkę 9 dni w ścianie, też takich dłuższych już właściwie poematów prozy, znaczy prus poetyckich sprzed 2 lat. No i to jest piąta książka poetycka, powiedzmy, nazwijmy to poetycka, chociaż te granice gatunkowe i rodzajowe są tu dość płynne. Dzięki wielkie za obie bardzo wyczerpujące odpowiedzi. I tak, i myślę, że skoro zaciekawiłem moją osobistą ciekawość, tym samym możemy przejść do tego, co tak naprawdę Państwa interesuje, to znaczy do wierszy, ale zanim przejdziemy do wierszy, chciałbym, żeby te osoby, które być może nie miały książek w ręku, miały okazję z kilkoma tekstami się zapoznać, dlatego poprosiłbym Was o przeczytanie 2-3 tekstów z książki. Wiersz o tytule Miłosna notatka z grą słowną na końcu. Sedymentacja semów. Narysowałam węglem twój wyraz. Gromadzę siebie i ciebie wiązania. Chwalisz moją wymowę obcych słów, nienależących do mnie, lecz do ciebie, utwardzonych. Zawieszam je na piersi. Wietrzenie języka. Martwi mają język o barwie dolomitów. Mówię, osadzam się na twoich biodrach i palcach. Już pyryt sanctus za życie. Homo repetitivus. Rano przywidział mi się obcy głos. Uderzał mnie jak zsiadłe mleko. Ulotny, utleniony. Zielona butelka wbita w kretowisko. Zmarnowałam dzień, by go opisać. Wstydliwie kreślić syntaktyczne ciągi. Błądząc jak oczy gołębia centymetr przed szybą. Wystukać jego rytm, zniecierpliwione obcasy, żółta posadzka w przychodni. Przesypują głosy z moich ust, złamanej rynny, nieszczelnej. Brunatne dłonie roślin zginają się pod ich ciężarem. Szukam go, rozgrzebując kompost. Choinki, trawa, buraki. Napinam język, kompozyt. Drapię nim skórę pamięci. Powtarzam widok przekrzywionych znaków drogowych. Żółtych kapeluszy grzybów pod modrzewiami. Ruch dymu, dźwięk rozprutej zabawki, szczeliny w chmurach. Buchalterią głosek, cieniowane kontury imion, nazwy jaszczurek pod kamieniem. Obserwujesz wir niedosolonej wody w garnku. Powtarzam ci swój dzień, mechaniczny spokój. Przekonuję cię do tego, że byłem. Znów powtórzył się stuk wiatru w antenę przy oknie. Znów powtórzył się zachrypnięty i gruzłowaty głos rur w kuchni.
Mieszkam w przywołanym, nadkruszonym kwadracie, objęty przekątnymi i pokątnymi głosami. Punkt przecięcia język. Głodny. Znowu wyciekam z ust. Nieszczelny. Obcy. Wiersz o wsi. Choć lepiej powiedzieć o małej wiosce, w której wszystko jest nieczynne. Sklep gminnej spółdzielni zamknięty, w pasiece strajk ostrzegawczy, a mnisi siedzą w klasztorze jak szpaki w budce i grają w tysiąca. Nawet kamienie na drodze są żółte. A czy ktoś w ogóle widział żółte kamienie? No właśnie, a i tak trzeba tu spędzić całą emeryturę. Znaleźć sobie jakiś kąt, wydrążyć dziuple w starej łodzi czy coś. Wiersz o mieście, a raczej o tym, czym byłoby ono, gdyby nie wyziewy z fabrycznych kominów i zdezolowanych ropniaków. Pewnie, że na wierzchołku miasta, jak gdyby nigdy nic, fruwałyby sobie błękitne piórka. Para sokołów wędrownych mogłaby wyprowadzać lęk za lęgiem w drewnianej skrzyneczce z tarasem. Zamiast polować na gołębie, żywiłyby się zsiadłym mlekiem i stekiem z kalafiora. Teraz popatrzcie w górę. Tam, gdzie sterczą iglice wieżowców, gromada gapiów asystuje przy obrączkowaniu. Wiersz o małych miasteczkach i o tym, gdzie się je ma, a raczej gdzie się ich nie ma. Nie ma się ich na łąkach, nie ma się ich w lasach grądowych i olsach, nie ma się ich w gwiżdżących czajnikach ani wśród resztek motocykli. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie zgubić małych miasteczek w wielkich otchłaniach, które otwierają się między płytami na rynku. Wiersz o ojczyźnie. Nie jest ona niczym materialnym, raczej swoim własnym awatarem, którym straszy się niegrzeczne dzieci, starą płachtą z kąta, potrzebną tylko wtedy, gdy pociągi stoją i czekają na skomunikowanie. Lub na nowszą lokomotywę, bo opóźnienie może ulec zmianie. Zajmie się tym poeta, co zawsze cierpi. On wie. Prawdopodobnie dlatego, że zna smak pierwszych wiosennych truskawek. Wiersz nie o ojczyźnie. Nie, nie, o całkiem innym kraju, takim, co nieproszony zabiera ci młodość. A w zamian daje przedwczesną śmierć. Albo i marznącą mrzawkę. Takich krajów jest na pęczki. Właściwie dotyczy to wszystkich krajów poza Polską. Tam nie rośnie jarzębina, tylko oliwki, którymi balsamuje się zwłoki bezbronnych chłopców, którzy zginęli za wcześnie. Wiersz o Śląsku. Na Śląsku używa się dziwnych wyrazów, które znaczą zupełnie coś innego niż znaczą. Dużo się mówi, ale jeszcze więcej robi. Siedzi się pod ziemią w dużym zespole i próbuje wierzyć w inny porządek. Im czarniej przed oczami, a huk trudniejszy do zniesienia, tym żwawiej myśli skaczą ku niezmąconej harmonii. Podtrzymuje ją anioł o wielkich skrzydłach, który popłakuje na przodku. Drugi wiersz o Śląsku. Śląsk składa się głównie ze słodyczy, radzieckich samolotów, z demobilu i chwastów. Są tu mętne cieki wodne i herlawe drzewa, a z domów spadają dachówki, wielkie jak owoce durianu. Na cmentarzach rosną nagrobki. Gleby można Śląskowi pozazdrościć. Opowieści karmią się jej sokami niczym najbogatszą wyobraźnią. Mapa Śląska ogranicza się do kilku ulic na krzyż. Kończy się za osiedlem Familoków i wszędobylskimi aniołami, które wystają z załóżek. Już miałem mówić, że musicie coś zostać jeszcze na koniec spotkania. Przyznam się wam zupełnie szczerze, że ja miałem ogromny problem z przygotowaniem się do tego spotkania, bo obie te książki mnie przerażają. One mnie przerażają przede wszystkim rozmachem, ponieważ obie stanowią takie bardzo monumentalne, powiedziałbym, projekty artystyczne. Nie wiem, do jakiego stopnia zdajecie sobie sprawę, jak bardzo, ale moim zdaniem tak jest. Natomiast drugą rzeczą jest to, że one obie są bardzo cudne w odbiorze. I zastanawiam się, czy nie boicie się
tego, co no dzisiaj się niestety dość często, znaczy niestety, co dość często dzisiaj wyrzuca się poezji, to znaczy po prostu hermetyczności, niezrozumiałości. Nie, dlatego że, znaczy dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, to czy faktycznie te zarzuty są prawdziwe, jakby w jakiś sposób, znaczy prawdziwe, to niedobre słowo, ale czy są jakoś tam sprawdzalne, czy są wiarygodne, czy nie są po prostu jakąś taką już schematyczną dość konwencją, kiedy mówimy w ogóle o czymkolwiek bardziej, nie wiem, współczesnym, nowszym i tak dalej. Oczywiście nie dotyczy to tylko poezji. Ale okej, dobra. Rzeczywiście może jest tak, że tam, gdzie w grę wchodzą po pierwsze jakieś takie większe przemyślane koncept książki, tam, gdzie język jest trochę bardziej zakłócony, aniżeli w jakimś takim użyciu codziennym. Takie zarzuty się pojawiają, ale myślę, że nie ma nic bardziej kroszącego w moim odczuciu, jak utożsamianie no właśnie tych wszystkich elementów, o których powiedziałem, takiej konceptualności, pewnych zakłóceń, perturbacji, które dzieją się zarówno w zakresie konstrukcji, jak i w języku, z hermetycznością. Znaczy to wydaje mi się jakiś taki sztom, taki jakiś po prostu żeton, którym obracamy, ale dość pusty. Mam wrażenie, że dla mnie zawsze synonimem dobrej literatury było to, że tam jest jakieś zakłócenie, które odseparowuje mnie trochę od tekstu. To znaczy, to jest raczej zaletą, walorem tekstu, że on jakoś te oczekiwania czytelnicze wodzi na manowce i stawia pewien opór w czytaniu. To znaczy te teksty mnie najbardziej interesowały, które do mnie nie docierały jeden do jednego. Nie czytałem ich tak zupełnie neutralnie, tylko no, były jakimś rodzajem, no nie wiem, nie chcę tu używać tych znowu takich typowych poststrukturalistycznych haseł, które mogłyby się tutaj pojawić, ale rzeczywiście no, było to jakieś zadanie, no nie wiem. To jest taka sytuacja, w której nie wiem, jedno zdanie, jedna fraza, jakiś fragment jest na tyle ciekawy, bo nietypowy, właśnie zakłócony, jakaś perturbacja następuje w nim, że to samo wystarcza mi do jakiegoś, no nie wiem, potem interpretowania w dalszym ciągu, budowania jakichś kolejnych warstw interpretacji. W związku z tym to jest coś takiego, że jeżeli nawet byłby jakiś problem z takim dotarciem prostym, to nie jest to kwestia jakiejś niewiarygodnej elitarności takiej literatury, która separuje się od zwykłego życia, tylko po prostu jest kwestia raczej odbioru i tego, w jaki sposób chcemy podchodzić w ogóle do czytania literatury. Czy chcemy z literatury mieć przekaz jasny, no nie wiem, prostym językiem, czy jednak wymagamy od języka, żeby był jakoś trochę bardziej, no nie wiem, no zdeformowany, chociaż to nie jest dobre słowo, no chodzi tylko o deformację, ale także o jakąś reformę tego języka. Mówię o języku, ale to chodzi też oczywiście o konstrukcję cyklu, o konstrukcję całej książki, w końcu o wybór pewnych tematów, o budowę samego tekstu, bo to też oczywiście jest istotne. Nie sądzę, żeby to było odseparowanie się od jakiegoś takiego, no nie wiem, chociażby, nie wiem, społecznego zaangażowania, czy szłoby jakby na przekór jakiemuś takiemu zakorzenionemu być może wśród niektórych odbiorców literatury przekonaniu, że literatura, która właśnie, nie wiem, idzie trochę w stronę eksperymentu, w stronę jakichś językowych gier, to od razu separuje się właśnie od, nie wiem, jakiegoś życia, codzienności.
Wydaje mi się, że nic bardziej mylnego. Wydaje mi się, że to po prostu jest pewna konwencja, którą się stosuje, ale przekaz może być zupełnie podobny. A jeśli chodzi akurat o tę książkę konkretnie, przepraszam za tę długą dygresję, która właściwie nie była dygresją, ale jakimś przedbiegiem do tego, co chcę teraz powiedzieć, ale powiem to krócej być może, więc ten przedbieg będzie oczywiście znacznie dłuższy niż właściwy start, właściwie 100 metrów, taka setka rzeczywiście, 10, nie wiem, czy 10,5 sekundy się zmieszczę, ale rzeczywiście jest tak, że ta książka jest pewnym projektem większym, bardziej rozbudowanym, nie wiem czy monumentalnym, ale może ze względu na nazwiska, które tutaj się przewijają, który sobie zamyśliłem jako pewien rodzaj dyskusji. A, jak to brzmi właśnie, z dyskusji z pewną tradycją literacką, z pewnym podejściem do literatury. Mam tu na myśli oczywiście po pierwsze twórców nowofalowych, którzy są dysponentami rekwizytów, które ja używam w tej książce. Znaczy mam na myśli to, że są autorami tekstów literackich, tekstów poetyckich, z których ja ukradłem co nieco, tworząc swoje teksty, które właściwie próbują się w jakiś nowy sposób podpiąć pod tematy zasygnalizowane przez Kornhausera i Zagajewskiego w czasie takiej karnawału nowej fali, powiedzmy. Z drugiej strony mamy tu innego bohatera, Zbigniewa Herberta z jego poematami prozą czy z prozą poetycką, któremu znowu podkradam dość chętnie i często pewną konwencję gatunkową, która jest mi bliska. Zawsze najbardziej lubiłem te jego teksty. Uważam, że nie było w literaturze polskiej tak wspaniałego awangardzisty jak Zbigniew Herbert w swoich pierwszych czterech tomach, kiedy z niezwykłym upodobaniem stosuje chwyty zapożyczone od kubistów i nadrealistów francuskich. No ale czy to jest po prostu taka gierka, nie wiem, warsztatowa zabawa tylko? Ja bym powiedział, że jednak, znaczy w moim przynajmniej przekonaniu i w momencie, kiedy siadałem do tego, to było coś więcej. Próbowałem chyba, wydaje mi się, powiedzieć coś o tu i teraz, o rzeczywistości, która jest za oknem. Przy użyciu pewnych rekwizytów i tematów, które były zasygnalizowane przez nowofalowców kilkadziesiąt lat temu. No i pytanie, czy da się powiedzieć coś trochę innym językiem, ale z podobnymi rekwizytami, to znaczy, czy rzeczywistość przystaje do tych realiów, które były sygnalizowane w tekście kilkadziesiąt lat temu, czy jest to jednak coś już wytartego i właściwie nie da się przełożyć tych języków, nie da się przełożyć tych rekwizytów przede wszystkim. No to oczywiście no pytanie, na ile ten koncept jest tutaj zrozumiały i on się w jakiś sposób może zakorzenić w dzisiejszości, ale moim zdaniem przy odrobinie dobrej chęci jak najbardziej. 20 minut? Nie, może trochę mniej. Ja z kolei projektując ten tom, oczywiście zdawałam sobie sprawę, że w pewnym sensie może on stanowić wyzwanie dla czytelniczki, dla czytelnika, ale z drugiej strony zdałam sobie sprawę, że po prostu inaczej się nie dało. To znaczy wybór tej określonej tematyki, bo od pierwszego wiersza nie mam zamiaru tutaj ukrywać, że główną obsesją tego tomu jest język i to zanurzenie się w językowości właściwie. Tutaj ta podmiotowość, która cały czas się rodzi gdzieś w tych wierszach, wytrąca się, po prostu wyłamuje się z pewnej takiej równowagi i tożsamości. Nie dało się zrobić tego w bardziej klasycznych formach. To trzeba było, traktowałem ten wiersz, nie chcę mówić, że tutaj miał być to eksperyment formalny, ale traktowałem ten wiersz jako specyficzne, poszerzone pole, które po prostu akumuluje słowa, jakieś elementy dyskursów, które są, że tak powiem, dyskursami pozaliterackimi. Stąd na przykład pewne powroty do pojęć geologicznych, biologicznych, chemicznych, dlatego że właśnie w ten sposób chciałam pokazać wielotorowość myślenia na temat języka. I oczywiście nie chciałam, żeby to wszystko było zredukowane do jakiejś prostej gry językowej, która by tutaj kończyła się zawsze jakąś mocną puentą albo czymś jakkolwiek zaskakującym, tylko właśnie chciałam pokazać to zanurzenie się podmiotu w to, co jest nieuniknione, no bo trudno sobie wyobrazić istnienie w rzeczywistości inaczej niż istnienie w języku.
Z tym, że tutaj właśnie nie zatrzymuję się, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś takie bardziej poststrukturalistyczne rozważania, ale nie chciałem się zatrzymywać na tym etapie, że nic wobec tej totalności językowej nie możemy zrobić. Możemy właśnie poszerzać tą formę, możemy właśnie ją odkształcać, możemy troszkę ją deformować, możemy właśnie odcisnąć jakieś indywidualne piętno na tym, co niejako nas determinuje, ale nie do końca, bo zawsze ta determinacja nigdy nie jest procesem skończonym, więc te wiersze są bardzo otwarte. To znaczy, że jest tam bardzo specyficzna wewnętrzna dynamika też między tymi różnymi poszczególnymi wierszami. Nie ukrywam, że tutaj mocny wpływ miał na mnie Tymoteusz Karpowicz ze swoimi słojami zadrzewnymi, tym tomem, który był właśnie absolutnie, no to był tom eksces pod względem tym, że chyba w literaturze polskiej, w poezji polskiej nie ma drugiego takiego precyzyjnie skonstruowanego tomu, gdzie właśnie na przestrzeni bodaj 350 stron wszystkie wiersze nachodzą na siebie, oświetlają wzajemnie, jest to po prostu gra takim światłem w takim labiryncie tekstowości. Trochę chciałem to zrobić w swoim skromnym tomie, ale nie chciałem właśnie, żeby te moje podmiotowości rodzące się w tych frakcjach były całkowicie uległe wobec tej tekstowości. Chociaż to właśnie obsesja taka, że wciąż mówimy cudzym głosem, gdzieś tu nasz własny indywidualny głos zanika, pojawia się oczywiście w tych tomach. No i właśnie wracając do tego, co powiedziałam na początku, no oczywiście no moim zamiarem nie było stworzenie maksymalnie, tak jak tutaj Kuba powiedział, elitarnego tomu, bo wydaje mi się, że po prostu na pewne tematy inaczej się nie dałoby porozmawiać tekstem. I też uważam, że próbowanie w tym określonym momencie i w tej określonej formie zupełnie innych jakichś stylów byłoby nieszczere wobec moich własnych poszukiwań tego, co szukam w tekstach ogólnie, nie tylko w poezji. Czy ktoś z Państwa ma na tym etapie jakieś pytanie może do poetów? Zachęcam do zastanawiania się nad jakimiś. Tymczasem to był taki trochę rozpaczliwy wybieg, ponieważ mam wrażenie, że w swoich wypowiedziach próbowaliście po prostu wytrącić mi wszystkie pytania z kartki. Obaj po prostu. Koszmar to największa trauma prowadzącego. Żartuję oczywiście. Moglibyśmy tutaj siedzieć do 21 albo i drugiej, albo i dłużej i jeszcze by były pytania. Ale rzeczywiście zahaczyliście się w swoich wypowiedziach o większość wątków, które chciałbym poruszyć na tym spotkaniu, więc teraz pozostaje je tylko pogłębić. Michale, przede wszystkim chciałbym ciebie zahaczyć o ten język właśnie, ponieważ już właśnie powiedziałeś o tym parę słów, ale chciałbym, żebyś to trochę rozwinął, bo rzeczywiście język jest ogromnym, wielkim tematem tego tomu. Ja w ogóle podziwiam odwagę. I ten język tutaj funkcjonuje na każdej płaszczyźnie, tak? On jednocześnie jest czymś, co konstruuje świat tych wierszy, jednocześnie jest tym, co konstytuuje podmiot tych wierszy, tak jak powiedziałeś, ale z drugiej strony zupełnie zamazane są tutaj granice, gdzie ten język się właściwie zaczyna, gdzie on się kończy. A przy tym mamy do czynienia jeszcze z taką ambiwalencją, o której też już dwoma słowami wspomniałeś, że ten podmiot się jednak przeciwko temu językowi trochę buntuje, mimo jego totalności. I zastanawiałem się, czy rzeczywiście nie ma żadnej możliwości, żeby to rozplątać w jakiś sposób, czy rzeczywiście jesteśmy skazani na wieczne i ambiwalentne funkcjonowanie w klatce języka? To ja zacznę od tego, mówiąc najogólniej, język dla mnie, szczególnie w tym tomie, jest pewnym żywiołem, który oczywiście nie ma początku ani końca. Nie chcę tutaj właśnie też mówić, że to jest jakiś żywioł tekstowości, nie o to do końca chodzi. Bardziej chodzi o to, że jednostka w danym momencie w swoim aktualnym życiu jest zanurzona w określony wycinek tego, co jest poza nią, czyli właśnie w tej zewnętrznej językowości. Tylko że właśnie to, co bardzo często powraca tutaj w tym tomie, jest właśnie podwójność tego języka i to, w jaki sposób ja ją rozumiem. Przede wszystkim
Z jednej strony język jest pewnym narzędziem opisu dla człowieka, to znaczy, że pewne kategorie językowe służą temu, żeby po prostu w jakiś sposób sobie radzić z rzeczywistością doświadczaną, po to, żeby właśnie w jakichś tam ramach ją określać. Więc tutaj jakby język jest podległy wobec człowieka, który traktuje język jako pewnego rodzaju poręczne narzędzie, które po prostu może mu służyć do radzenia sobie z tymi zmaganiami z rzeczywistością. Z drugiej strony pojawia się właśnie to pęknięcie, to znaczy, że czy na pewno język jest całkowicie zależny od człowieka? Otóż nie, bo jakby jest pewna pula znaczeń, są pewne ramy. Mogą być to ramy wyznaczone chociażby przez jakąś polityczność. Wtedy ten język owszem ma początek i koniec, bo początek i koniec zawsze są elementami retoryki, więc po prostu ktoś to tak arbitralnie ustanawia, więc w tym momencie człowiek musi sobie, jednostka, poradzić ze zmaganiem i skonfrontować się ze swoją własną rzeczywistością z pewnymi ramami, w jakich on funkcjonuje. Więc tutaj mamy samo właśnie określenie, że człowiek może używać języka, ale jednocześnie jest już użytkownikiem tego języka, więc tak jakby ta ciągła gra między nadrzędnością a podrzędnością jest tutaj dla mnie bardzo ważna. Wracając do twojego pytania, czy jest tutaj jakaś taka szansa, żeby wyłamać się z tego językowego stuporu? Wydaje mi się, że tak, w sensie jest to po prostu wyobraźnia szukająca luk w języku, szukająca nieoczywistych sensów, konfiguracji. Jest właśnie szansą na to, żeby indywidualnie zaznaczyć swoją obecność w tej żywiołowości języka, żeby właśnie ocalić samego siebie i naszą właśnie taką prywatność. I bardzo dużo jest wątków prywatnych, tej takiej językowości prywatnej, która mierzy się z jakąś taką językowością na szerszym planie po prostu. I bardzo istotny jest również czas. To czas powoduje to, że w pewnym momencie słowa, nazwy odklejają się od przedmiotów, odniesień, więc tak jakby też mnie to interesuje, co się dzieje z tymi słowami odklejonymi od rzeczami, w jaki sposób ta nazwa dalej wędruje chociażby w wyobraźni bądź w jakimś takim procesie nazywania i uczestniczenia w rzeczywistości. I to, co jest dla mnie bardzo ważne i również dla podmiotów, które właśnie są w tych wierszach, że można taką odklejoną nazwę od rzeczy, od przedmiotu przykleić w zupełnie inne miejsce, całkowicie spontaniczne i właśnie w tej takiej jednostkowości i indywidualności tego gestu można zaznaczyć samego siebie, to znaczy po prostu wyłamać się z tego żywiołu języka. Wspominałeś o inspiracji Tymoteuszem Karpowiczem, ale tak, tych inspiracji jest w tym tomie dużo, dużo więcej, tak? One pojawiają się nieustannie, motto pochodzi z Roberta Rybickiego, w międzyczasie pojawia się Szekspir, pojawia się też Karpowicz, pojawia się Doktor Who. Jaką w takim razie funkcję te elementy intertekstualne tutaj pełnią? Tak, właśnie chciałam wpisać te swoje rozważania w nie do końca jednoznaczną tradycję, tylko właśnie pokazać, że istnieje wiele sposób radzenia sobie z tym, co jest mi najbliższe. Stąd właśnie pokazanie tego, jak inne osoby, jak inni autorzy, inne autorki radziły sobie właśnie z problemem nazywania języka jako pewnego narzędzia poznawczego. Stąd właśnie ta gra odniesień i od razu znaczy, że nie miałem zamiaru właśnie ograniczać się tylko i wyłącznie do takich, nie wiem, etykiet, które pojawiały się przy wierszu jako motto. Chciałem troszkę włączyć się aktywniej w grę z określoną tradycją, właśnie podkreślając, że nie ma jednej tradycji, istnieje właśnie jakaś taka ciągłość tych różnych tradycji, które po prostu siła ich rezonowania zależy po prostu od aktualnego momentu w rzeczywistości. Też te wiersze traktuję bardzo osobiście, to znaczy jest to taka bardzo moja prywatna mapa myśli, mapa pewnych
nazwijmy to dość odważnie, rozważań na temat tych perspektyw językowych. Więc jest to jakby tom bardzo sprawozdawczy z tego, co działo się, tak jak wcześniej wspominałam, przez te 3 lata powstawania tego tomu, więc no, stąd właśnie to odnoszenie się do różnych twórców. Skoro jesteśmy przy intertekstualności, Jakubie, ciebie tutaj muszę po prostu pociągnąć za język, ponieważ też już wspomniałeś parę słów na temat tego, w jaki sposób ta książka jest ściśle powiązana z projektem nowofalowym, ale no ja mam wrażenie, że ty po prostu usiadłeś i stwierdziłeś, to trochę jak Lem przy próżni doskonałej, dobra, to teraz napiszę książkę, która doprowadzi do płaczu teoretyków literatury. Bo oczywiście są różne bardzo teorie intertekstualności, jest Markiewicz, jest Nietzsche, jest Janet, i oni wymyślają intertekstualności fakultatywne, bezpośrednie, pośrednie, takie, owakie, i żaden z tych systemów kompletnie nie pasuje do tego, co ty zrobiłeś. Co ty tutaj właściwie zrobiłeś? Ja nie za bardzo jestem w stanie nawet to nazwać. Czy mógłbyś mnie wyręczyć? Takie teoretycznie oszczędne w gruncie rzeczy teksty, składające się z kilku zdań, mogą jednocześnie dostarczać tego typu problemów analitycznych. Mógłbym tutaj nawiązać jeszcze do takich, powiedzmy, około intertekstualnych teorii, chociażby takich, które inspirują się Freudem, mam na myśli Harolda Bluma oczywiście, i tutaj mógłbym któreś z revisionary ratios podać jako pewien element, czy klinamen, czy tessera, czy którąś z innych tych ładnie brzmiących kategorii, bo być może najprościej rzecz biorąc chodziło o jakąś próbę wyłamania się spod wpływów mistrzów, ale oczywiście mówię to trochę z przekąsem, bo tak raczej nie było, nie miałem w żaden sposób takiej potrzeby. Zresztą, no tak, no, książka jest pokłosiem, jeśli tak można powiedzieć, czy owocem pewnego innego projektu, który miał charakter nie poetycki, tylko miał charakter literaturoznawczy, czy ma po części literaturoznawczy, ale także redaktorski, historyczno-literacki. Bo tym projektem było stworzenie antologii tekstów Adama Zagajewskiego, a później Juliana Kronhausera w ramach takiej serii wydawniczej, która jest wydawana przez wydawnictwo Universitas. To jest seria wydawnicza z cyklu tych tak zwanych meblarskich, to znaczy jest dość ładnie wydawana, w twardej oprawie, z obwolutą. Są to antologie, wybory wierszy różnych polskich poetów i poetek, właściwie od Kochanowskiego począwszy, po współczesność skończywszy, dokonywane przez no, różnych ludzi, to znaczy do tych różnych ludzi zaliczam tutaj literaturoznawców, poetów, przyjaciół, czytelników różnych takich i owakich. I akurat tak się złożyło, że nad tymi dwiema książkami, to znaczy nad książką z wyborem tekstów Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego, jakoś tam pracowałem. To znaczy nad jedną czuwałem nad całością, a jeśli chodzi o książkę Adama Zagajewskiego, tam byłem jednym z gości zaproszonych do tego, żeby napisał esej o twórczości Adama Zagajewskiego, bo tę serię wyróżnia to, że obok kilkudziesięciu wierszy, które są pewnym wyborem, który na przykład uczniowie mogą sobie chętnie przeczytać w szkole, albo po prostu można sobie to mieć i taką pigułę mieć z poety czy z poetki, to tam jeszcze towarzyszą temu wyborowi eseje, szkice, eseje, wypowiedzi o charakterze komentującym tę twórczość daną. Skąd ja znam ten pomysł? No właśnie, tak? To jakby na tej zasadzie to działa, z tym, że tutaj jest tak, że no rzeczywiście jest powiedzmy 5, 8, 10 komentujących, no a wybór wierszy to jest powiedzmy 40-50 tekstów. Więc taki jest to przedział. Można by to przeliczyć procentowo, jak to w kontencie wygląda, te relacje. Ale rzeczywiście
Dostałem zaproszenie do napisania tekstu, tego się zaczęło, o Adamie Zagajewskim. I stwierdziłem, co ja mogę o Adamie Zagajewskim napisać. Nie? No tak trochę, z jednej strony nie wypada krytykować w sumie takiego dobrego wujka, którego się zna od dzieciństwa, a do którego literatury ma się dość wstrzemięźliwy stosunek, najłagodniej mówiąc, przynajmniej do części jego twórczości. No niestety świętej pamięci Adam Zagajewski już teraz, to jeszcze była, to był czas, kiedy Adam był z nami. No więc próbowałem się jakoś wymigać z tego zadania. No i wymyśliłem, jak to często robię, żeby zamiast wypowiedzi o charakterze krytycznym, jakimś komentatorskim, napisać coś własnego. Ale do tego mi było potrzebne przeczytanie tej twórczości na nowo. I w związku z tym wziąłem wszystkie tomiki Adama Zagajewskiego od początku do końca i zacząłem czytać poszczególne wiersze. No i doszedłem do wniosku, że niektóre z tych wierszy naprawdę mi się podobają. To znaczy są dobrze zrobione. I o dziwo były to zarówno wiersze te nowofalowe sklepów mięsnych i okolic, jak i te nowsze wiersze. To znaczy, że na przykład ostatni tom wydany przez Adama wydaje mi się całkiem interesujący. Naprawdę jakiś taki dziwny powrót tutaj jest do dzieciństwa, ale w jakimś takim trochę innym stylu niż wcześniej. W związku z tym stwierdziłem, że to jest całkiem niezła pożywka. W ogóle te teksty mówią sporo o rzeczywistości, wykorzystując ciekawe rekwizyty. No i zadałem sobie pytanie, czy da się napisać te teksty na nowo, jak gdyby. Opowiadając o współczesności tej dzisiejszej, czyli po tym pół wieku późniejszej, pi razy oko, może trochę mniej, ale za pomocą trochę innych środków, to znaczy wykorzystując pewne rekwizyty i pewne tematy, problemy, ale odnosząc je raczej do tego, co dzisiaj za oknem i do mojej własnej, jakiejś tam, mojego własnego pomysłu na teksty i na to, jak powinno się pisać teksty, nawet te bardziej, powiedzmy, zaangażowane. No więc wykorzystałem poszczególne teksty jako kanwę do swoich tekstów. Nie są to jakieś proste przeróbki, takie zupełnie, nie wiem, ewidentne przepisania. W niektórych tekstach wykorzystuję pojedyncze zdanie na przykład, albo jakiś, nie wiem, jakiś pomysł, temat. W niektórych jest to bliższa znajomość z tym tekstem oryginalnym. No i jakby w ten sposób stworzyłem ten tekst. I zachęcony tym, w jaki sposób to jakoś się skończyło, stwierdziłem, że to samo zrobię przy okazji tomu wyboru wierszy mojego ojca. No i w podobny sposób do tego podszedłem. Mimo, że do tych wierszy miałem jeszcze bardziej osobisty stosunek i jeszcze bardziej mi się podobały one same, jak sobie je przeczytałem od początku do końca. Nie dlatego, że uważam, że Julian Kornhauser był najciekawszym z nowofalowców, chociaż tak uważam, ale po prostu te wiersze jakoś, no nie wiem, ale to było to takie ciekawe rzeczywiście zmaganie się z pewnym podejściem do całego materiału, tak zwanego, no, wykorzystując znowu jakieś formalistyczne kategorie, prawda? Czyli do wszystkiego, co poza tekstem, żeby zamknąć je w formule jakiegoś własnego tekstu. Jeszcze przetworzonego przez tego Herberta, który znowu jest kompletnie nie nowofalowy, jak wiadomo, ale z drugiej strony miał na tyle silną tą taką dykcję poematu, prozą w pierwszych czterech swoich tomach, że to w ogóle też jest specyficzny sposób opisu rzeczywistości. Jakby konwencja pewnej opowiastki, paraboli, bajki, baśni pojawia się tutaj. Czyli coś, co oddala nas od rzeczywistości, ale z drugiej strony, no właśnie, używając jakiejś takiej problematyki jak najbardziej palącej współcześnie, być może da się coś z tym zrobić. No więc jest to trochę pokomplikowane i takie, można by powiedzieć, że właśnie można by to zrobić prościej, ale w sumie po co? No nie? Znaczy, w sensie zawsze można zrobić coś prościej, ale mam wrażenie, że akurat zachęcił mnie sama ta konwencja właśnie, żeby że czytelnika trochę bardziej, no, nie chcę powiedzieć przeczołgać na przykład, bo to jest brzydkie słowo i to nie o to chodzi, bo to było, pachniałoby właśnie tym elitaryzmem. Tu chodziło raczej o to, żeby zachęcić właśnie do próby zastanowienia się nad tym, czy literatura jakoś tam zaangażowana, jakkolwiek byśmy to zaangażowanie oczywiście rozumieli, jakkolwiek byłoby ono z jednej strony skompromitowane, ale z drugiej nadal ciekawe, czy jakieś nowo ciekawe, właśnie w jaki inny sposób do tego podejść? Znaczy, w jaki inny sposób niż po prostu dość ostentacyjnie realistyczny styl można by zastosować. No i czy konwencja właśnie jakiejś takiej paraboli, bajki, ironicznie stosowana da się użyć, czy dałaby się użyć? No i być może częściowo tak, częściowo nie. Jestem z niektórych tych tekstów bardziej oczywiście zadowolony, z niektórych mniej, jak to bywa, ale wydaje mi się, że jako takie jednorazowe przedsięwzięcie wydaje mi się dość ciekawe. Ktoś z Państwa ma pytanie? Tak, przepraszam.
Oj. Więc tylko chciałem przeprosić w imieniu swoim oraz Michała, że awansem odpowiedzieliśmy na twoje pytania, ale oczywiście nie mieliśmy takiego zamiaru, oczywiście nie zrobiliśmy tego celowo i przepraszamy. Ale ja się wcale nie gniewam, to jest tak naprawdę czysta przyjemność, tak? Ja tu mam mało roboty dzięki temu. Wracając do państwa, czy pojawiło się jakieś pytanie? Nadal nie. Mogę wyznaczać. Parę razy tak robiłem. Nie, 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 czekaj, czekaj, ja przecież cię nie skończyłem maglować, dajże spokój. Tak, ponieważ bardzo się cieszę, że w tej twojej wypowiedzi pojawiło się kilkukrotnie słowo parabola. Dlatego, że ja przyznam się szczerze, nigdy nie umiałem znaleźć dobrego klucza do czytania twoich wierszy. Ani w wypadku Drożdżowni, ani w wypadku 9 dni jakoś kombinowałem, dłubałem, próbowałem gdzieś tam wyłamać jakąś dziurę w tych tekstach. Nigdy mi się to nie udawało inaczej niż właśnie za pośrednictwem paraboli. Ale i wydawało mi się, że to jest dobrze, że tak ma być. Ale jednocześnie teraz pierwszy raz, jakoś tak się złożyło, usłyszałem, jak ty czytasz te teksty. Tak jakby one były niesamowicie wysycone sarkazmem, ironią. Zastanawiam się i teraz straciłem całą pewność siebie, jeśli chodzi o te parabole, ponieważ parabola z ironią łączy się no średnio, tak? No tak, rzeczywiście. Ale tak, no bo te teksty, akurat te teksty wydaje mi się z tego tomu, ja sam jakoś to zauważyłem i myślę, że niektórzy z czytelników też do tego podeszli. Ostatnio przeczytam to w jednej z recenzji tej książki, że ta ironia jakby wybija się na pierwszy plan, ale to nie dlatego tak czytam, żeby to specjalnie teraz jeszcze udowadniać, ale akurat ten tom wydaje mi się, że posiada możliwość analizowania go, czy interpretowania, czy czytania w taki właśnie sposób. Nie wiem, jak było z Drożdżowni, bo sam Drożdżowni nie umiałem czytać, ja sam tych wierszy nie umiałem czytać i sam się w nich nie odnajdowałem jako właśnie ich głośny czytelnik. To znaczy, ja byłem świadom tego, w jaki sposób one są skonstruowane, ale jakby później, w jaki sposób one już funkcjonują w pewnej całości, to już miałem pewne wątpliwości. Nie umiałem tego dobrze, nie umiem znaleźć jakiegoś języka. Inaczej na przykład niż w 9 dniach w ścianie, bo to wydaje mi się, że to w dziewięciu dniach w ścianie, to rzeczywiście to było trochę takie, no nie wiem, taki rodzaj strumienia świadomości. Po prostu dla mnie to jakby to było rodzaj, znaczy ja w ogóle bardzo lubię tę książkę, uważam, że jest super i tak mi się fajnie ją pisało, że nie wiem, że nie wiem. I bardzo lubię czytać te teksty, ale traktuję to jako rodzaj, no nie wiem, no takiego strzału, po prostu nie wiem. Jest coś takiego, że nadchodzi taki moment w życiu człowieka piszącego, że chciałby napisać coś takiego, no, co chciałby przeczytać kiedyś, nie? Ale tego nie ma, bo nikt tego nie napisze. No więc trzeba samemu to napisać, po prostu bawić się jakimiś dziwnymi asocjacjami, skojarzeniami, takimi po prostu najbardziej zwykłymi rzeczami, typu, że zwierzęta mówią, że tam przedmioty ożywają i da się ukręcić wszystko ze wszystkiego, połączyć wszystko ze wszystkim i w ogóle miejscami do tej pory mnie to bardzo śmieszy i bardzo lubię to czytać. A tutaj, no to w tej książce na przykład jest tak, że sam fakt, że tytuły wierszy budowane są w ten sposób, że jest wiersz o i różnych rzeczach, to być może trochę nawiązuje do jakichś bardziej klasycznych form poetyckich, czy nie tylko poetyckich zresztą, a jednocześnie jakby jest to rodzaj takiej delikatnej drwiny czy kpiny z pewnego sposobu mówienia o rzeczywistości, w którym to sposobie tak bardzo jednoznacznie mówi się o pewnych kwestiach, wierszy, które próbują nam wytłumaczyć coś bardziej niż podsunąć pewne tropy. To też było oczywiście zastanawianie się nad tym, w jaki sposób działała ta poetyka nowofalowa w tym takim najważniejszym okresie nowofalowym, powiedzmy gdzieś do połowy lat 70. Czy w jakiś sposób ona faktycznie była tak skonstruowana, że te wiersze tłumaczyły, wyjaśniały rzeczywistość, to znaczy nie tylko były komentarzem do rzeczywistości, ale były próbą po prostu opisu tej rzeczywistości w kategoriach wręcz podręcznikowych.
Oczywiście za pomocą pewnych poetyckich środków nadal, ale, no ale jednak, tak? Czy te wiersze były czytane właśnie jako rodzaj takiego jakby wytłumaczenia pewnych kwestii, które się dzieją? Być może częściowo tak było. No i pytanie, na ile da się pisać w ten sposób dzisiaj, to znaczy na ile wiersze mogą być taką czarno-białą, nie pozostawiającą wiele miejsca do pewnych wątpliwości machiną, a na ile są raczej tylko nośnikiem poszczególnych śladów, tropów, resztek, osadów, tematów, problemów i tak dalej, które dopiero w akcie jakiegoś tam czytelniczej przygody mogą być uspójniane. Więc jakby to jest rodzaj tak, no jakby ja tutaj proponuję coś, co wydaje się spójne i wydaje się jakieś takie bardziej klasyczne, a być może jest rozregulowane od środka i wcale nic wiele, czy niewiele mówi nam o czymkolwiek. Nie chciałbym tutaj zagadać Michała, ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś i chciałem się podzielić taką refleksją z tobą, skoro już rozmawiamy. Ostatnio miałem przyjemność prowadzić zajęcia na temat nowej fali ze studentami pierwszego roku u nas na Wydziale Polonistyki i czytaliśmy Koniec wojny 22-letniej Barańczaka i my naprawdę nie wiedzieliśmy Krynickiego. I ja tak czytając te wiersze uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że mimo że te wydarzenia 68 roku, których te wiersze dotyczą, są dla mnie dokładnie tak samo odległym wspomnieniem jak dla tych ludzi urodzonych w roku już w tym momencie 2003-2004, to jest dla mnie dokładnie tak sama historia, a jednak właśnie coś takiego jest w tych wierszach, że one są tak zrobione, tak skonstruowane, że dały mi na tyle dużo możliwości introspektywnych przy uważnej lekturze, że ja sam teraz jestem w stanie opowiedzieć w miarę tym studentom, jak w tym 68 było, mimo że mnie tam wcale nie było. Czy wobec tego nie myślisz, że żeby pisać takie wiersze, właśnie trzeba mieć jakieś wielkie doświadczenie, tak? Jakieś doświadczenie, które jest na tyle silne, żeby wręcz domagało się przerzucenia na papier? Wiesz co, to jest tego typu pytanie, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, taką szybką oczywiście i właściwie pewnie normalnie prosiłbym o jakieś przynajmniej 15 minut zastanowienia, żeby to wszystko ale przetworzyć. To śmiało się pozastanawiaj, a ja podpytam jeszcze Michała o rzeczy. Nie ma problemu. Tak, Michale, bo chciałbym zwrócić uwagę, to znaczy chciałbym zapytać cię w zasadzie o to samo, co Kubę, tylko trochę inaczej. Mianowicie zastanawiałem się właśnie, jak czytać tę książkę, ponieważ ona niesamowicie kusi z racji faktu, że jej tematem jest język, jest, tak jak już wspomnieliśmy, dość skomplikowana w odbiorze. Jak już Państwo się pewnie przekonali, jest po prostu najeżona terminologią językoznawczą, używaną bardzo często w zupełnie innych znaczeniach niż w badaniach językoznawczych, ale jednak. I to wszystko ma taki dyskursywny charakter, co sprawia, że mam wielką ochotę czytać tę książkę jako traktat teoretyczny. Ale jednocześnie nie mogłem się pozbyć tutaj wrażenia, że jednak gdzieś w tej książce jest coś bardzo głęboko osobistego. Gdzieś tutaj funkcjonuje jakieś takie poczucie straty. Zresztą pojawiają się tutaj bezpośrednie odwołania do kategorii melancholii, która zresztą jest moim osobistym konikiem, więc jak tylko się pojawiła, to natychmiast, dobra, to może coś z tą melancholią zrobię. I chciałem właśnie zapytać, czy gdzie właściwie przebiega tutaj granica między tym, co osobiste, a tym, co dyskursywne i może tak bezczelnie, co byś wolał, żeby czytelnicy tutaj widzieli? Lasas. Aha, dobra. Wydaje mi się, że traktatowość to jest
Dobry klucz, całkiem trafny, oczywiście niewyczerpujący. Ja osobiście mam w pamięci i troszkę mocno inspirowałem się taką dość niepozorną książką Cezarego de Marusa, Podania, eseje o doświadczaniu języka. Wydaje mi się, że sam podtytuł tej książki jest wręcz genialny, no bo właśnie uderza również w tony językowości bez takich naleciałości stricte teoretycznych. Właśnie chodzi o jakieś takie bardzo wręcz romantyczne doświadczenie tego języka. Ta książka de Marusa jest wypełniona różnymi teoriami, które nigdy nie padają tam wprost. Jest sporo psychoanalizy, jest sporo materializmu, ale nigdy nie ma się takiego wrażenia nasycenia tego teorią, tej książki. I właśnie chciałem spróbować zmierzyć się z tym, czy wiersz może być jakąś taką formą eseju, czyli być właśnie jakąś taką próbą poszukiwania odpowiedzi na interesujące mnie pytania. Właśnie stąd trochę taka pojemna forma tego wiersza. Sam format tej książki jest według mnie dość znaczący, bo ona jest bardzo szeroka, te wersy są wręcz naładowane, jest sporo dopowiedzeń w nawiasach, jakby tutaj jest też ten dialog wewnętrzny między podmiotem a odbiciem tego podmiotu w jakiejś takiej zastanej rzeczywistości. Więc tak jakby forma traktatu jest jak najbardziej tutaj adekwatna. Owszem, jest melancholia, są tony osobiste w tym wierszu, są momenty bardziej takie wręcz intymne. Melancholia jest bardzo taką poręczną kategorią, bo ona traktuje ją jako pewien zespół narzędzi, które po prostu umożliwiają podmiotom te książki nazywanie pewnych procesów w ich życiu, nazywanie pewnych rzeczy w ich świecie. Też do melancholia jest taką formą ocalania ich rzeczywistości, która gdzieś tam po prostu uleciała, przeminęła albo została przemieszczona w jakiś inny wymiar, czasem geograficzny. Sporo jest tutaj właśnie powrotów do jakiejś takiej ziemi rodzinnej, więc jakby tutaj ta czasowość i przestrzenność jest równie ważna. Stąd właśnie też melancholia i od razu jak refren trzeba jako rym dodać też taką antykwaryczność, to znaczy, że sporo jest tutaj takich słów, takich momentów i przedmiotów znalezionych gdzieś w jakichś takich odmętach pamięci, jak to są jakieś takie stare pocztówki, stare twarze nierozpoznanych ludzi, jakieś stare monety, które były walutą państw, które już nie istnieją, więc to jakby ta obsesja przemijania i też właśnie melancholia, to znaczy, że jakby podmiot bardzo choruje na taką pustkę, w sensie ten brak wręcz jest bolesny, mimo że tak naprawdę spotyka się z tym, co nie ma odbicia materialnego w tej rzeczywistości. Więc tak jakby tutaj zgadzam się z tym, co zauważyłeś w tej książce, że ona jest bardzo taka melancholijna, ale wydaje mi się, że jeśli założymy, że ten język po prostu jest takim żywiołem, który gdzieś tam w pewnym momencie odlatuje i po prostu przemieszcza się, opuszcza nas, opuszcza podmiot. Więc wydaje mi się, że konfrontowanie się z pewną pustką i tęsknotą, również za jednoznacznością, może być dobrym kluczem dla tej książki. Dodam, że trochę się pozastanawiałem. Nie wiem, czy znalazłem jakąkolwiek dobrą odpowiedź, ale na pewno wydaje mi się, że też nie chcąc tutaj przedłużać tego jakoś zanadto tych rozważań o takim charakterze, wydaje mi się, że to, czego nauczyła mnie ta książka, czy pisanie, czy tworzenie tej książki, to fakt, że takie duże wydarzenia, które jakoś narysowały nam historię nowej fali, czyli od roku 68 powiedzmy do stanu wojennego, no tak trochę przeciągając tą drugą część nowej fali, już taką bardziej, te języki prywatne już bardziej trochę w to włączając, czyli to jest powiedzmy, zarówno są to takie wydarzenia, duże wydarzenia o charakterze polityczno-społecznym, ale też powiedzmy no, strajk i tak dalej, ale też taka codzienność życia w PRL. No przecież jak dużo wierszy nowofalowców odnosi się do braków w sklepach, do problemów mieszkaniowych i tak dalej. Więc jakby z jednej strony można powiedzieć, że to jakby wyznaczyło te ramy. Ale pytanie, czy
dzisiaj, żyjąc w tej, a nie innej sytuacji społeczno-politycznej, takie drobniejsze sprawy, drobniejsze wydarzenia, które wydają się niczym w porównaniu z tymi historycznymi faktami, których uczymy się z podręczników, nie pełnią takiej, może nie takiej samej funkcji, ale podobnej przynajmniej funkcji, prawda? No powiedzmy, no trudno porównywać manifestacje tej bandy oszołomów w Kaliszu o charakterze no, antysemickim, ale przede wszystkim o charakterze jakimś niewiarygodnym, takim kabaretowym z tym, co się działo w 1968 roku. Ale z drugiej strony, w sumie czemu nie? No, być może żyjemy w takich czasach, że drugiego 1968 roku po prostu nie będzie i te wszystkie drobniejsze wydarzenia o podobnym jakimś... powiedzmy o podobnym wektorze, o innej oczywiście skali, są w jakiś sposób, no nie wiem, zastępstwem tamtych, czy rodzajem ekwiwalentu jednak, do którego powinniśmy się móc odnieść. Czy kwestie problemów młodych ludzi z, nie wiem, z, rzeczywiście z mieszkaniami i tak dalej, te wszystkie coraz to bardziej zaawansowane programy mieszkaniowe, zapowiadane tylko, bądź też istniejące, czy one rzeczywiście w jakiś sposób odbijają sytuację młodych ludzi w latach 70. i też problemy z uzyskaniem jakiegoś swojego lokum. I tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy, nie mówię o znaczy strajki oczywiście, tak? Czy strajki robotników nie tylko w latach 70. da się przełożyć na strajki pracowników dzisiaj, prawda? Zarówno też tych fizycznych, jak i nie tylko tych. Być może tak jest, że historia dzisiejsza po prostu trochę inaczej wygląda po pierwsze w przekazie medialnym i ogólnie w takim rozproszeniu związanym z tym, że po prostu dużo się dzieje. Nie chcę tego oczywiście teraz bardzo tak mocno rozwijać tego wątku, tylko zaanonsować pewne rzeczy. Być może właśnie da się porównać pewne problemy, pewne no przynajmniej pewne grupy problemów, które się pojawiały wtedy, a które się pojawiają teraz. Tylko tak jak mówię, z dzisiejszej perspektywy przynajmniej ja tak mam, że tamte wydarzenia wydawały mi się takie bardzo no właśnie monumentalne, to znaczy monumentalne w skali. Dlatego też, że no, wszyscy tutaj pewnie uczyliśmy się o nich właśnie z podręczników jako o takich ważnych węzłowych punktach historii Polski, a te, w których sami bierzemy udział, czy które dzieją się po prostu tu i teraz, jakoś nam przelatują przez palce, dlatego że po prostu żyjemy w takim dyspersyjnym świecie, no po prostu świecie rozproszonym, prawda? No, dlatego jakby trudno to w jakiś sposób porównywać ze sobą. No, zaczynam ten tom wierszem, w którym w pierwszym zdaniu pojawia się słowo uchodźca, mimo że jakby wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, jak będzie wyglądać sytuacja na granicy. Raczej było to pewnym odzwierciedleniem sytuacji z kryzysu migracyjnego, który przetoczył się przez Europę no, te paręnaście miesięcy temu, prawda? A teraz jakby no to widzimy, że no te historie się w jakiś sposób powtarzają, one się fragmentaryzują, tak jak to bywa z historią. Wojny nie są tym samym, jak wiemy, czym były kiedyś, prawda? I inny rodzaj zarówno oręża jest stosowany, jak i po prostu inny jest przekaz, no jakby mamy trochę właśnie to bardziej zmultiplikowane wszystko. No dobra, nie chcę ciągnąć tego wątku, już jest późno, ale być może jest to temat, znaczy na pewno jest to temat bardzo ciekawy i w ogóle dzięki za to pytanie. No właśnie, niestety ja bym jeszcze pociągnął oba te wątki i melancholii i tych wydarzeń, ale niestety niedługo będziemy musieli kończyć, dlatego po raz ostatni, proszę Państwa, to już jest ostatnia w Państwa być może życiu szansa, żeby zadać Jakubowi Kornhauserowi albo Michałowi Cusewiczowi pytanie. Nigdy Państwo nie wiedzą, co będzie jutro. Macie czytać. Taka jest parszywa rola poety. Dobra, to poeta poczyta. I poeta poczyta też swoje teksty chyba po prostu. Najprościej będzie. Może dlatego, że właśnie one są tutaj najbliżej, jak gdyby mnie, jakbym miał inną książkę. No, bo w sumie moglibyśmy zamienić, mógłbym czytać wiersze Michała. Ale dobra, no przeczytam. No, jak już tak bardzo chcecie właśnie, to mogę przeczytać.
No wiem, już widziałem, nawet mam prozę, już się tutaj przymierzałem do którejś z tych próz, żeby zacząć czytać. Dobra. No mówiłem o tym pierwszym wierszu, to przeczytam. Z cyklu Marznąca mrzawka. Wiersz o demonach, które mieszkają w uchodźcach, w kajakach podczas burzy, a także w agrafkach, rzemykach i grzebieniach. I w grobach, przy których rozkładamy ławeczki. Najchętniej wcisnęlibyśmy wszystkie demony w osobę ze skaczącymi słupkami. Tylko czekać, aż zmieni się ona w krwiożerczego wampira i wyruszy w daleką wędrówkę. Wiersz o celebracjach. Nie najlepiej świętuje się urodziny, gdy przepełnia gorycz, gdy ogarnia nostalgia, gdy tęsknota podgryza po zadku. Gdy zamiast mamusi z rosołem odwiedzają cię tylko cienie i małe rośliny. Na wszelki wypadek myślisz, że to zgrywa i że ktoś ci zrobi niespodziankę, wyskakując zza szafy z życzeniami i tortem słodkim do bólu zębów. Wiersz o bumelanctwie. Praca wcale nie wzbogaca. Praca jest źródłem bólu, paskudnego bólu. Nie chcemy bólu, więc nie pracujemy, tylko filozofujemy. Mówimy innym, że praca wzbogaca, a sami wyciągamy się na łóżku i śpimy. Albo idziemy na spacer w skórzanych butach, tylko trzeba pamiętać, żeby nas nie przewiało i żeby nie spieszchły nam wargi. Od tego jest wazelina kosmetyczna, jest błyszczyk. Wiersz o pracy, a raczej drugi wiersz o pracy. Chodzą słuchy, że oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Inni bogacą się, bo sprzyja im szczęście w grach losowych. Jeszcze inni mają nosa do znajomych. Są tacy, którym praca dostarcza kołaczy, ale i tacy, którzy muszą się zadowolić altanką i spijają miód tylko od własnych pszczół. A pszczoły, jak mówi pani od biologii, też ładnie pracują. I tylko te trutnie leżą do góry brzuchami i nic, tylko by w kółko oglądały telewizję. Drugi wiersz o jeżdżeniu koleją. Konie i krowy mkną rozklekotanymi fiatami, lama pakuje się do taksówki jak do karocy, zaś małpy, jedna przez drugą, łapią okazję. Koleją jeździ najwyżej jakiś pies, na gapę, bo go nie stać na miesięczny. Zresztą między Trzebinią a Chrzanowem tory się wybrzuszyły i trzeba korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Już nie trzeba, swoją drogą. W ruinach dworca w Oświęcimiu ukrywa się mały szary królik. Gdy konduktorzy śpią, wyjada trawę z nasypu. Wiersz o śmierci. Kiedy budzimy się w kopie siana, dookoła palą się sąsiedzi. Powinniście im podziękować za obfite zbiory. Parlamentarne modlitwy o deszcz zostały wysłuchane. Lata posuchy odeszły w niepamięć i możemy odtańczyć taniec radości. Kiedy budzimy się w kopie siana, dookoła suną topolowe pyłki. Trzeba się zagrzebać z powrotem, żeby nie męczyła nas alergia. Drugi wiersz o śmierci. Dopada nas już w dzieciństwie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że nie znajdziemy spokoju wśród fałszywych proroków. Wszystko, co w nas umiera, pojawia się później w nowym wydaniu. Atakują nas smutni panowie z lampasami na ortalionach, a my z miękkimi nogami próbujemy się ukryć w kopie siana. Koń popatruje na nas z nadworka z obrokiem, pociesza i każe iść spać. To tak w kontekście melancholii pewnie bardziej. Wiersz o tytule Grząsko. Rozcięty wór grochu, zielone wstęgi wbiegają między bruk. Słyszą blaszany kubek, poszli zbierać chrust. Pod poszewką drzewa rozpryskuje się gołąb, pruje się szarym pierzem. Myślę, że chciałbym zasypiać w salonie z kolorowymi automatami, zmywać w nocy plamy tłuszczu ze skórzanych obić i siedzieć oparty o pilśniowe płyty na parkingu z kołaczami węgierskimi. Zawsze pod koniec listopada rozpalaliśmy ognisko pod wiatą, żeby upewnić się, że nic nie zostanie. To weszło w krajobraz, jak drzewo, po którym nigdy nie płakałam. Zautomatyzowana linia produkcyjna. Rzeczy są nawlekane słowami. Wyraźnie widać szwy. Obracam językiem niewyraźne słowo jak starą pięciogroszówkę. Brązowe plamy na zębach, nie palcach.
Litery to chłodne roraty bez zakładowej kalkulacji. Składanie liter to wypychanie zwierząt pozostawionych na uboczu przejazdem przeżytych. Stała praca sezonowa. Z wiersza rozprutego czyjąś nieobecnością odlepiło się oko. Obracam w palcach wyciągnięte kłaki słów. Istnieje nadzieja, że ktoś już wyprodukował podobny zestaw zdań. W nim się zobaczę, powtórzę i odkupię. Śmierć Ludwika XIV. Z mówienia przypadkiem uczyniłem orgię. Nominowanie, wołanie, wreszcie gubienie. Roślina mateczna. Wyraz tam już zwinięty, ślinowa otulina. Zdaniowa pępowina, wąskolistna forma. Woskiem święcą imiona. Skrytonasienny, morfemowy zasiew. Test na potencjalność. Urodzę już zasypanych czy ekshumanowanych. Zrywam znajomość ludzkości. Śmierć z wyczerpania słów. Do moich ust nie przedostaje się nowe powietrze. Stare naczynka puchną, pękają. Wylew zdeformowanych głosek męczenia. Orgia krzyku, orgia milczenia. Ten moment zaduszonego niedomówienia kojarzy mi się z tematem Wandy Czołkowskiej. Naciągnięty nylon sensów, niepohamowana artykulacja, uduszenie własnymi ustami, przerost, przemówienie, gnicie odnóg rozrosłych, obcych ze mnie. Ludwik XIV umarł od zadławienia się przejrzałą nazwą winogron. Tak, brawa, ja też, ale wspólnym tematem okazuje się kołacz. Jest i u mnie kołacz w tomiku i tu jest kołacz u Michała, tylko że węgierski. U mnie nie jest, znaczy jest po prostu uniwersalnym kołaczem międzynarodowym. Ciekawi mnie, ale pan Rejczel zadaje pytanie pani Rejczel. Ciekawi mnie, czy pan doktor myślał o napisaniu czegoś, co nie ma znaczenia na wzór choćby Roberta Walsera. Jest tu tylko jeden doktor. No, ja nie wiem, czy teksty Roberta Walsera są takie znowu bez znaczenia i zupełnie bez znaczenia. Znaczy, jego prozy rozmaite raczej są świetnie skonstruowane, powiedziałbym, i są jakimś takim wręcz arcyciekawym zjawiskiem właśnie, które się wymyka jakimś takim tradycyjnym, awangardowym, surrealistycznym wzorcom. Ja jestem w ogóle wielkim zwolennikiem oczywiście Walsera, nawet coś udało mi się na ten temat, na jego temat pisać. Jestem też wziętym i zawziętym czytelnikiem jego tekstów, chociaż właśnie jego ulubiona książka, którą znałem kiedyś z pierwszego wydania, ostatnio wyszła w drugim wydaniu dzięki Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu, mam tu na myśli książkę Jakob von Gunten. Uważam, że jest to znakomita proza, według której bracia Quay nakręcili Instytut Beniamenta w latach 90. Film, który obejrzałem 48 razy, kiedyś to liczyłem nawet, 48 razy. To jest w ogóle taka, rzeczywiście da się z tego wyjąć pewne surrealistyczne historie, natomiast całość jest taka, no powiedziałbym właśnie dobrze przemyślana, i taka, no chyba, że te jego mikrogramy, te jego zapiski takie właśnie bardzo popełniane na świstkach papierków, takie zupełnie rozchwierutane, rozproszone, które zostały również wydane w Haarcie, wydaje mi się, Haart chyba to wydał parę dobrych lat temu. Być może właśnie takie jakieś takie błyski, elementy układanki, która nigdy nie powstanie, więc jakby właśnie zdeformowane. Ale to jakby do tego trzeba pewnych też chyba, wydaje mi się, już nie tylko literackich konwencji, tylko też po prostu pewnych no takich kwestii znacznie bardziej charakterologicznych, osobistych, personalnych, autobiograficznych, które mogłyby tutaj pomóc w pisaniu czegoś takiego. Ale w takim razie zapraszam do czytania kolejnego mojego tomu, który już niedługo ukaże, właściwie już się ukazał tak naprawdę chyba, a być może się ukaże w najbliższych dniach. I to są teksty, co do których moja ingerencja była minimalna. To są teksty właściwie otrzymane bardzo często drogą mailową na przykład
od rozmaitych nieludzkich podmiotów, które sobie wykorzystałem. Znaczy mam na myśli rozmaite boty i inne tego typu podmioty dziwne, więc tam rzeczywiście jakby to było trochę poza kontrolą racjonalności, więc być może to panią zadowoli bardziej niż takie, takie pod kontrolą pisane po prostu przy herbatce teksty. Czy coś tam jeszcze jest przy streamie? Ja nie wiedziałem, że to jest streamowane w ogóle. Można dodać, że prozę Walsera porównuje się często do Hemingwaya, który pisał teksty bez dorabiania znaczenia, gdyby pan doktor nie zrozumiał kontekstu. Opowiadałem wcześniej, jak czekaliśmy na rozpoczęcie, anegdotę, jak Szczepan Kopyt dokładnie tutaj w tej sali powiedział mi, cytuję, nie zrozumiałeś nic z historii filozofii europejskiej. To podobna sytuacja. Dobrze, myślę, że tym akcentem optymistycznym i pogodnym możemy rzeczywiście zakończyć to spotkanie, żeby nie zamieniło się to rzeczywiście w melancholijne przeciąganie w nieskończoność. Więc proszę państwa, Michał Cusewicz i Jakub Kornhauser, proszę o brawa.